Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niech będą obecne z nami na tym miejscu. Czas wiosny to taki czas, kiedy nie tylko przyroda budzi się do życia, ale też i różne inicjatywy pojawiają się. Chęć i zapał. Także życzę Wam również tego nieustającego zapału i chęci, nie tylko w dokończeniu tego, co rozpoczęliście, ale też i tym, byśmy mogli być w tym mieście tym, czym Pan chciałby, abyśmy byli. Jednym z największych filarów tworzącego się w XIX wieku Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego bez wątpienia była osoba Ellen Harmon, czyli późniejsza Ellen White. Wiele osób studiujących historię jej życia nieraz zadaje sobie pytanie, nieraz zastanawia się, dlaczego Bóg wybrał akurat tę osobę jako swoje narzędzie. Dlaczego akurat ona, a nie ktoś inny został obdarzony darem prorokowania? Czy tylko dlatego, że inne osoby, a historia przynajmniej wymienia nam dwie osoby, byli to mężczyźni, że wcześniej te dwie osoby właśnie odmówiły tego, by wziąć na siebie tą odpowiedzialność? A może powód był nieco inny niż tylko ten? Otóż gdy patrzymy na tą kwestię tak z czysto ludzkiego punktu widzenia, to moglibyśmy powiedzieć, że Ellen White powinna być chyba ostatnią osobą, która do tego dzieła by się w ogóle mogła nadawać. Dlaczego? Otóż dlatego, że po pierwsze była kobietą. No, dzisiaj nie ma to większego znaczenia, byłoby nawet pewną zaletą. Ale w tamtym czasie, a były to trochę inne czasy niż dzisiejsze, kobiety nie cieszyły się tak wielkim autorytetem i uznaniem w społeczeństwie, jak to ma miejsce dzisiaj. Po drugie, była nie tylko kobietą, ale w momencie powołania do służby tak naprawdę była młodą, 17-letnią dziewczyną. 17-letnią dziewczyną. Co tak młoda osoba mogła zdziałać w świecie ludzi dorosłych? Co mogła powiedzieć tym wszystkim, oczywiście mądrzejszym, bardziej doświadczonym życiowo osobom? Jaką mogła być dla nich, jakim autorytetem mogłaby być? Jednak najważniejszym argumentem, który już chyba od samego początku powinien ją całkowicie zdyskwalifikować, to był stan jej zdrowia, czyli jej stan fizyczny. Otóż po wypadku, jakiego doznała w wieku 9 lat, cierpiała wskutek bólów głowy, zapalenia oczu i osłabienia oddychania. Ówcześni lekarze stwierdzili, że człowiek w jej stanie zdrowia zapewne długo nie pożyje. Kolejnym problemem była wyniszczająca ją gruźlica i puchlina wodna. To schorzenie tak bardzo osłabiło jej serce, że z jej skutkami zmagała się do końca swojego życia. A lekarze, którzy ją obserwowali, wciąż dziwili się, że nadal żyje. Będąc w ciąży z trzecim dzieckiem i mając 26 lat, Ellen White nadal zmagała się ze swoimi zdrowotnymi problemami. Nie mogła oddychać leżąc, musiała zatem spać na siedząco. Nad lewym okiem pojawił się bolesny, nowotworowy obrzęk, który z czasem się coraz bardziej powiększał do tego stopnia, że uniemożliwił jej normalne patrzenie czy też widzenie. Później doznała wylewu
na skutek którego utraciła władzę w lewej części swojego ciała. Nie mogła poruszać językiem. Do tego oba jej stawy skokowe zostały zaatakowane przez reumatyzm, który również nie opuścił ją już do końca jej życia. No, był również taki fragment w jej życiu, taki etap, kiedy udała się do Australii. Ale okazuje się, że i w tym, można powiedzieć, takim raju, jak to niektórzy postrzegają, to miejsce, adwentowym raju na ziemi, również cierpiała. Cierpiała na gorączkę reumatyczną, zapalenie, malarię. W biodrach oraz kręgosłupie czuła nieustanny ból. Natomiast w nocy była w stanie spać jedynie przez 2 godziny. Słuchając tego wszystkiego, można zadać pytanie, dlaczego Bóg wybrał właśnie tę osobę? Dlaczego jako swoje narzędzie wybrał kogoś tak chorobitego, tak słabego? Czyżby wśród ówczesnych adwentystów nie było kogoś, kto bardziej nadawałby się do tego dzieła? Nie było kogoś, kto, no oczywiście, byłby w lepszej kondycji fizycznej, cieszył się lepszym czy większym autorytetem, był w pełni sprawny? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, chciałbym, abyśmy sięgnęli oczywiście do Słowa Bożego, a dokładnie do Księgi Sędziów. Otóż 6 rozdział tej księgi opisuje nam, jak to Izraelici kolejny raz, bo niestety nie był to pierwszy i co smutne, i ostatni, kolejny raz odwrócili się od Pana i poszli swoją własną drogą, popadając w bałwochwalstwo. Jednak Bóg w swojej miłości nie przestał walczyć o ich serca. Postanowił dopuścić do najazdu pogańskich Midiańczyków, którzy rozpoczęli okupację terytorium Izraela. I właśnie rozdział 6 opisuje ten moment. Czytajmy od wiersza 1 do 6. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony Midianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiadł, nadciągali Midianici i Amalekici wraz z ludźmi ze wschodu i najeżdżali ich ziemię. Rozbijali u nich swe obozy i niszczyli plony ziemi, aż po sąsiedztwo Gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez osła. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją niszczyć. Te poczynania Midianu zubożyły Izrael. I Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. Czyż nie jest to taki bardzo smutny, taki no, przygnębiający nawet opis stanu ówczesnego ludu Bożego? Ci, którzy powinni być światłością dla okolicznych narodów, które przecież były narodami pogańskimi, nie znającymi tak naprawdę Boga prawdziwego. Ci, którzy powinni cieszyć się Bożymi błogosławieństwami, co teraz robią? Chowają się w jakiś dziurach, jakichś jamach, jakichś jaskiniach, jak dzikie zwierzęta. Ich dobytek jest grabiony przez najeźdźców. Czyż to nie jest smutne? Przecież nie tego Bóg chciał dla swojego ludu. Przecież to nie był ideał, który Bóg pragnął w stosunku do tych, którzy nazywali się Jego imieniem. I w końcu po 7 latach
po 7 latach Izraelici wreszcie uświadomili sobie, jak daleko odeszli od Boga. Czytaliśmy, że zaczęli wołać do Pana, zaczęli modlić się do Pana. I Bóg w swojej miłości odpowiedział na ich modlitwę. Pan przygotował dla nich pewien plan ratunkowy. Czytajmy. Następny fragment to są wiersze od 11 po 13. Od 11 po 13. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza, Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem, mój panie, jeśli pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz pan porzucił nas, wydał nas w szpony Midianu. Czytaliśmy, że oto pewnego dnia Gedeonowi ukazał się anioł pański. Co wtedy Gedeon robił? Wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, licząc na to, że nikomu nie przyjdzie do głowy, aby szukać go właśnie w tym miejscu. Bo przecież nie był to czas winobrania. Co chwilę nasłuchiwał, czy nie zbliżają się najeźdźcy. Zwracając się do Gedeona, anioł powiedział, Pan z tobą, dzielny wojowniku. Co wtedy mógł pomyśleć sobie Gedeon? Dzielny wojowniku? Jaki tam ze mnie dzielny wojownik? Jaki tam ze mnie waleczny człowiek, jakiś wielki bohater? No to teraz tutaj w ukryciu młócę pszenicę i z duszą na ramieniu nasłuchuję, czy nie nadciąga wróg. Ale zaraz, zaraz, co ty powiedziałeś? Pan ze mną? Pan ze mną? Jeżeli Pan naprawdę byłby ze mną, to czy doświadczylibyśmy tych wszystkich nieszczęść przez ostatnie lata? Gdzie teraz jest ten Bóg, który z taką mocą działał na korzyść naszego narodu w przeszłości? Nie. Pan się od nas odwrócił. On nas zostawił. Teraz musimy sami zadbać o swoje życie i powodzenie. Sami się o siebie zatroszczyć. Wydaje się, jakby Gedeon w ogóle nie rozumiał tego, co było przyczyną ich narodowych nieszczęść. Uważał, że wina leży po stronie Boga. A nie jego ludu. Zupełnie nie dostrzegał problemu bałwochwalstwa, któremu uległa większa część narodu. Czy z nami nieraz nie jest podobny? Jakże często obwiniamy Boga o coś, w czym On nie miał żadnego udziału. Jakże często mamy do Niego pretensje, które z czasem okazują się całkowicie nieuzasadnione. Ale interesujące jest to, w jaki sposób Bóg odpowiedział na te zarzuty ze strony Gedeona. Przeczytajmy kolejny fragment, to jest ten sam rozdział, 6, wiersz 14. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu. Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyś cię nie posyłam? Otóż okazuje się, że anioł w ogóle nie zareagował na jego zarzuty. Anioł nie próbował Gedeona za wszelką cenę przekonać. Nie próbował bronić Bożego charakteru. Nie starał się przekonać Gedeona o Bożej sprawiedliwości, Bożej miłości. Czasami znajdujemy się w takiej sytuacji,
które jakiekolwiek tłumaczenia z naszej strony skazane są z góry na przegraną. Czasami ktoś tak bardzo jest do nas uprzedzony albo negatywnie nastawiony, że cokolwiek byśmy nie powiedzieli, cokolwiek byśmy nie zrobili, to i tak to wszystko nie jest w stanie go przekonać. Wszelkie tłumaczenia okazują się bezsensowne. Dlatego też anioł, ignorując zarzuty ze strony Gedeona, powiedział: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Jednak okazuje się, że Gedeon tak łatwo się nie poddał, tak łatwo nie uległ. To byłoby zbyt piękne, a nawet można by powiedzieć takie nienaturalne, po prostu takie nieludzkie. On miał po swojej stronie pewne argumenty. Tak więc po chwili zaczął wyciągać owe asy z rękawa. Czytajmy kolejny wiersz, to jest 15. Lecz Gedeon zapytał: za przeproszeniem, mój panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Gdyby tak Pan Bóg, mówiąc współczesnym językiem, odnosząc do współczesnej rzeczywistości, gdyby tak Pan Bóg ogłosił konkurs na stanowisko wyzwoliciela swojego ludu, to przypuszczam, że Gedeon nie miałby najmniejszych szans, aby ten konkurs wygrać. Dlaczego? Ponieważ w jego CV znalazłyby się zapewne takie informacje jak: po pierwsze, brak odpowiedniego wykształcenia, czyli prosty chłop od pługa. Po drugie, brak odpowiedniego autorytetu, czyli przynależność do najbiedniejszej rodziny w całym plemieniu. Po trzecie, brak odpowiedniego doświadczenia, bo przecież był w końcu najmłodszym z całego rodzeństwa. Po czwarte, brak poczucia własnej wartości, kompleksy, a do tego poczucie winy spowodowane powszechnym odstępstwem. I po piąte, brak kreatywności, wizji spowodowane 7-letnim okresem narodowych niepowodzeń i narodowych nieszczęść. Który ze współczesnych prezesów, zarządów, firm chciałby zatrudnić takiego człowieka i to jeszcze na kierownicze stanowisko? Myślę, że nikt. Żaden. Zatem nie można się dziwić temu, że Gedeon, będąc świadomy tego wszystkiego, po prostu wzbraniał się. On nie chciał wziąć na siebie tak wielkiej odpowiedzialności. Jednak Bóg widział w nim kogoś, kogo nie widział w sobie sam Gedeon. Kogoś, kogo nie dostrzegali w nim również inni ludzie. Kogoś, kto idealnie nadawał się do roli wyzwoliciela. A następnie Bóg objawił mu tajemnicę jego zwycięskiej misji. Czytając jeszcze raz końcówkę tego 14 wiersza, a później 16. Ostatnie zdanie mówi: czyż cię nie posyłam? I 16 wiersz. Pan jednak zapewnił go: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. A zatem Bóg powiedział: zwyciężysz. Zwyciężysz. Dlaczego? Ponieważ to ja wysyłam cię i ponieważ to ja będę z tobą. Tylko tyle. Albo aż tyle.
To miała być gwarancja jego sukcesu. Boże zlecenie i Boża obecność. Wielu z nas poprzez takie nadmierne przejmowanie się swoimi kwalifikacjami pozbawia tak naprawdę siebie wspaniałych błogosławieństw Bożych, którymi Bóg chce nas obdarzyć. Gdy Bóg powołuje nas do jakiegoś dzieła, to jak instynktownie reagujemy? Jak odpowiadamy? No najczęściej mówimy: Panie Boże, ale ja się do tego nie nadaję. Panie Boże, ale ja tego nie potrafię. A co będzie, gdy poniosę porażkę? Jak przegram? Co za wstyd? Jakże często zachowujemy się jak ten orzeł w znanej i często opowiadanej historii, gdy pewien gospodarz podłożył kwoce wysiadującej swoje jajka, jajko orła. No i po czasie oczywiście wykluły się pisklęta, również i wśród nich i piskle orła, które zachowywało się tak jak pozostałe kurczaki. Tak więc chodziło za kwoką, grzebało w ziemi, tak jak kura. A przecież to nie była kura. To był orzeł. Ktoś, kto został stworzony do latania. Ktoś, kto został stworzony do zdobywania przestworzy, a nie chodzenia po ziemi z dziobem przy ziemi, grzebania, poszukiwania jakiegoś pożywienia. Dlaczego jesteśmy tak bardzo asekuranccy? Z lenistwa? Niewiary? Ale powróćmy do Gedeona. Okazuje się, że Gedeon nie od razu, nie natychmiast wyruszył do akcji. Najpierw chciał się upewnić, że osoba, z którą rozmawia, jest rzeczywiście Bożym posłańcem. W tym celu złożył jej ofiarę z pokarmów. Jego ofiara została przyjęta. A wówczas z kolei Gideon został poddany pewnej próbie. Przeczytajmy 25 wiersz tego samego 6 rozdziału. Jeszcze tej samej nocy Pan polecił Gideonowi: weź młodego cielca z bydła twojego ojca i to cielca wybornego, 7-letniego. Zburz ołtarz Baala należący do twego ojca, a Aszerę, która stoi przy nim, zetnij. Proste polecenie. Czy Gideon wywiąże się z niego, czy nie? Tak. Uczynił tak. Co prawda nie w ciągu dnia, ponieważ no miał pewne obawy, uczynił to w nocy, ale nieważne. Ważne, że zrobił. Test, można powiedzieć, zaliczył, zdał. Teraz czekało go prawdziwe wyzwanie. Decydujące starcie z Midianczykami. Jednak znowu, zanim do niego doszło, Gideon chciał się upewnić, że Bóg nie pozostawi go samym w tym doświadczeniu. Chciał się upewnić, że Bóg nadal z nim będzie, że będzie go prowadził, że będzie go wspierał. Tak więc postanowił uczynić z Panem pewien znak. Wiersze 36 po 38 opisują. 36 po 38. Gideon zaś zwrócił się do Boga: jeśli naprawdę, jak zapowiedziałeś, chcesz wybawić przeze mnie Izraela, to pozwól, że rozłożę na klepisku runowe runy. Jeśli rosa będzie tylko na runie, a cała ziemia wokół pozostanie sucha, wtedy będę pewny, że jak zapowiedziałeś, chcesz przeze mnie wybawić Izraela. Jak prosił, tak się stało. Gdy wstał nazajutrz i ścisnął runo, wycisnął z runa rosę. Pełny kubek. Czytając tą biblijną relację o Gideonie, o tym człowieku, być może możemy, niektórzy nawet mogą się dziwić jego postawie, jego zachowaniu.
Może nawet niektórzy potępią go. Ktoś powie, no przecież ten człowiek miał tyle dowodów Bożego prowadzenia. A on wciąż potrzebuje nowych. Jednak bardziej niż postawa Gideona może nas dziwić postawa Boga. Dlaczego? Dlatego, że Bóg bez najmniejszych wymówek, jakichś pretensji, przystał na tę próbę. I to nie raz, a nawet dwukrotnie. Czyż nie jest to niesamowite? Pomyślmy. Upadły i śmiertelny człowiek doświadcza samego Boga, Pana Wszechświata. I Bóg wyraża na to zgodę. Przystaje na to. Bez zmrużenia oka. Czyż nie jest to niesamowite? No, ale w końcu nadchodzi decydujące starcie. Po jednej stronie sprzymierzone siły Midianu, Amalekitów i ludów wschodu. Armia licząca 120 tysięcy żołnierzy. A po drugiej 32-tysięczna armia Izraelitów, na której czele stoi nasz bohater. 120 tysięcy przeciwko 32 tysiącom. Jednak Boży plan jest niesamowity. Tak jak i Bóg jest niesamowity. Pan Bóg najpierw postanowił zmniejszyć armię Gideona z owych 32 tysięcy do zaledwie 300. A później owym 300 żołnierzom kazał zaopatrzyć się nie w wyrzutnie rakiet i czołgi Leopard, ale w zwykłe trąby, pochodnie oraz dzbany. Ale zanim owa armia ruszyła do ataku, Bóg powiedział coś jeszcze Gideonowi. W 7 rozdziale, przeczytajmy wiersze 9 po 13. 7 rozdział, 9 po 13 wiersz. Jeszcze tej nocy Pan mu polecił. Wstań, zejdź do obozu wroga, gdyż wydałem go w twoje ręce. Ale jeśli się boisz, to zejdź tam najpierw z twoim sługą, Purą. Posłuchaj, o czym tam mówią. To ci doda odwagi. Potem ich napadniesz. Gideon zakradł się więc do obozu ze swoim sługą, Purą. Dotarli do oddziału rozłożonego na skraju. Midian zaś i Amalek oraz wszyscy ludzie ze wschodu rozłożyli się obozem w dolinie, liczni jak szarańcza. Ich wielbłądów nie dało się zliczyć. W swojej masie przypominali piasek na brzegu morza. Kiedy Gideon podszedł, akurat jeden wojownik opowiadał drugiemu swój sen. Śnił mi się okrągły bochenek jęczmiennego chleba. Wtoczył się on do obozu Midianu i uderzył w namiot tak, że go przewrócił spodem do góry i namiot padł. A jego towarzysz stwierdził: to nic innego jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg wydał Midian wraz z całym obozem w jego ręce. Czyż nie jest to niesamowite? Pan Bóg mówi: słuchaj, ale ja wiem, ja wiem, co się dzieje w twoim sercu. Gdybyś miał pewne obawy, gdybyś się bał, to idź tam, podejdź do obozu i zobacz, co tam się dzieje w tym obozie. Owych 300 żołnierzy zostało rozlokowanych wokół obozu wroga i na dany rozkaz mieli rozbić dzbany, w środku których trzymali zapalone pochodnie. A następnie z całych sił zatrąbić i zawołać: miecz dla Pana i dla Gideona. Tylko tyle. Niezwykła strategia.
Gdybyśmy czytali historię wojen, a w zasadzie to cała historia ludzkości tak naprawdę to jest historią różnych wojen, to zapewne nie znajdziemy drugiej takiej jak ta. Czytajmy dalej. Ten sam rozdział 7, 22 po 25 wiersz. A gdy zadęto w 300 rogów, Pan nastawił miecz jednego przeciw drugiemu i to w całym obozie, także w końcu wojsko rzuciło się do ucieczki od Bet-Shita w kierunku Serery aż na skraj Abel-Mehola koło Taba. Wtedy skrzyknęli się Izraelici z Naftalego, z Aszera, z całego Manasesa i ścigali Midianitów. Gideon tymczasem rozesłał gońców po całym pogórzu Efraima, wzywał: ruszcie Midianitom na spotkanie, odetnijcie im dostęp do wody aż po Betbara oraz dostęp do Jordanu. Skrzyknęli się więc wszyscy Efraimici i odcięli im dostęp do wody aż do Betbara oraz dostęp do Jordanu. Schwytali też wówczas dwóch książąt Midianu, Oreba i Zeeba. Pierwszego zabili na skalę Oreba, a drugiego przy tłoczni Zeeba. Midianitów ścigali nadal, a głowę Oreba i Zeeba przynieśli do Gideona za Jordan. Czy Boża strategia, Boży plan okazał się skuteczny? 100%. Izraelici odnieśli całkowite zwycięstwo. Zginęło 120 tysięcy Midiańczyków, a ich potęga została złamana na wiele lat. Gdy myślimy o tym człowieku, gdy myślimy o Gideonie, to zazwyczaj nie postrzegamy go jako wielkiego bohatera wiary. Myślę, że raczej postrzegamy go jako kogoś, kto miał nieustanne problemy z zaufaniem Bogu. O kimś, kto nieustannie potrzebował coraz to nowych dowodów Bożego prowadzenia, Bożej obecności. Ale pomimo tego, czy nam się to podoba, czy nie, to jednak apostoł Paweł umieścił go na liście bohaterów wiary. Jak czytamy ten znany 11 rozdział listu do Hebrajczyków, to wśród wielu nazwisk, które tam się pojawiają, również i pojawia się jego. Czytamy oto w 31, 2 wierszu: dzięki wierze Rahab, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęła zwiadowców. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach. Czy słusznie zrobił apostoł Paweł, umieszczając Gedeona obok takich sław wiary jak Dawid, Samuel? Dla mnie osobiście Gedeon jest przykładem człowieka, który systematycznie, który nieustannie wzrastał w wierze. To prawda, że jego zaufanie do Boga na samym początku nie było takie mocne, nie było takie trwałe, niewzruszone. Możemy nawet powiedzieć, że było raczej kruche, wątłe. Ale Gideon nigdy nie powiedział Bogu nie. Gdy Bóg go prowadził od jednego etapu doświadczeń do drugiego, to on nigdy nie powiedział Bogu nie. Panie Boże, już dosyć. Panie Boże, już dalej za Tobą nie pójdę. Jedyna rzecz, o którą prosił Boga, to była pewność Bożej obecności w swoim życiu. I Bóg zawsze na to przystawał. Zawsze. Był to człowiek, który był świadomy swoich ludzkich niedoskonałości, swoich ludzkich braków. Ale człowiek, który wiedział, że Boża moc jest większa niż jego słabości, że Boża łaska jest silniejsza niż jego lęki, niż jego obawy.
książce Historia Reformacji XVI wieku, w tomie drugim, znajduje się taki oto cytat. Bóg, który przygotowuje swoje dzieło przez wieki, kiedy w końcu nadejdzie czas, dokonuje go z użyciem najsłabszych narzędzi, aby wszyscy widzieli, że to jest dzieło Boże, a nie ludzkie. Osiągnąć wspaniałe rezultaty za pomocą znikomych narzędzi. Oto prawo Boże. I to jest tajemnicą tego, że bardzo często Bóg powołuje na swoje narzędzia tych, którzy z ludzkiego punktu widzenia zupełnie się do tego nie nadają. Jednak świadomi swoich ludzkich słabości, osoby takie ufnie podążają za Bogiem, dokądkolwiek On ich poprowadzi. Dlatego to apostoł Paweł mógł napisać, złożyć takie świadectwo o sobie i swoim życiu, jakie mamy zapisane w drugim liście do Koryntian, 12 rozdziale, 9 i 10 wierszu. 12 rozdział, 9 i 10 wiersz. Drugi list do Koryntian. Ale mi powiedział: wystarczy ci moja łaska. W słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Gdy mówimy o wzrastaniu w wierze, to jakoś tak podświadomie wydaje nam się, że jest to coś, nad czym musimy usilnie pracować, że jest to coś, co musimy z siebie wykrzesać. Musimy bardziej się starać, ale to nie jest prawda. To nie jest coś, co sobie wypracowujemy. Nie ma to także nic wspólnego z zaciskaniem zębów, z używaniem naszej silnej woli. Przejdźmy się na zakończenie jeszcze w jedno miejsce. Mianowicie pod górę Przemienienia. Oto z tejże góry schodzi Pan Jezus razem z trzema uczniami. Natomiast na dole jest tłum ludzi zgromadzony. Wśród tego tłumu oczywiście również i pozostali uczniowie Pana Jezusa. Wszyscy ze sobą dyskutują, spierają się. Atmosfera jest oczywiście bardzo taka gorąca. Gdy Pan Jezus podchodzi, następuje cisza. Spory, głosy, dyskusje milkną. I w pewnym momencie z owego tłumu wychodzi mężczyzna. Pada przed Jezusem na kolana i prosi o pomoc. Okazuje się, że jego syn jest opętany przez demony. Bardzo cierpi. Ewangelista Marek opisuje w 9 rozdziale tą sytuację. Od 21 wiersza czytajmy po 24. 9 rozdział Ewangelii Marka, od 21 po 24 wiersz. Jezus zapytał ojca: od jak dawna to się z nim dzieje? Od dzieciństwa, odpowiedział. Często, żeby go zgubić, duch ten wrzucał go nawet do ognia lub w wodę. Ale jeśli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział mu: co się tyczy tego, jeśli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: wierzę! Zaradź mojemu niedowiarstwu.
Odpowiadając na prośbę tego zrozpaczonego, tego bezradnego ojca, który nie mógł już patrzeć na cierpienia swojego syna, Jezus odpowiada, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Jednak w tym momencie ten człowiek zdał sobie sprawę z tego, że jego wiara, jego zaufanie nie jest wystarczająco mocne. Jego wiara nie gwarantowała tego, że Jezus będzie mógł okazać swoją uzdrawiającą moc w życiu jego syna. I co zrobił ten człowiek? Co zrobił ten ojciec? Czy powiedział: Panie Jezu, zaczekaj, zaczekaj tutaj, aż ja wzmocnię swoją wiarę. Zaczekaj, ja trochę nad nią popracuję. Czy tak powiedział? Oczywiście, że nie. Nie. Zwrócił się do Jezusa z pokorną prośbą. Wierzę. Wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Panie Jezu, Ty wiesz o mnie wszystko. Ty wszystko o mnie wiesz. Proszę, pomóż mojemu niedowiarstwu. To Ty wzmocnij moją wiarę. Pomóż mi pokonać wszelkie wątpliwości. To szczere przyznanie się do niedoskonałości okazuje się, że nie zdyskwalifikowało tego człowieka. Nie przyniosło mu wstydu w jego środowisku zborowym. Nie było ujmą na jego adwentowym honorze. Wręcz przeciwnie. Jezus z chęcią pomógł mu i ostatecznie jego syn został uzdrowiony. A w jaki sposób my żyjący dzisiaj możemy także wzrastać z wierzą? Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 10 rozdziale i 17 wierszu udziela odpowiedzi. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 wiersz. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Paweł pisze, że wiara rodzi się ze słuchania. Tylko czego? Słuchania czego? No, Bóg nas wyposażył we wspaniałe zmysły, między innymi zmysł oczywiście słuchu. Po to mamy uszy, aby słuchać. Ale czego słuchamy? Wyraźnie apostoł Paweł pisze, że jedynie Słowo Chrystusa, usłyszane Słowo Chrystusa albo o Chrystusie może tą wiarę wzbudzić i wzmocnić. Słowo o Chrystusie. To jest to, co powinniśmy tak naprawdę słuchać. To jest to, czy osoba może tak, na którą powinniśmy nastawiać nasze uszy, oczy, to, co ma nam do powiedzenia, przekazania każdego dnia. A im bardziej będziesz słuchał, tym twoja wiara będzie bardziej wzrastać. Niech Pan nas błogosławi. Amen. Amen.